W Ameryce, proszę Państwa, demokracja w pełnym szwungu. Gdyby coś takiego zdarzyło się w Polsce, to by tam wrzeszczano dużo o nieodpowiedzialności parlamentarzystów, zdradzie interesów ludzi pracy itd. No, a w Ameryce doszło do rzeczy bardzo ciekawej, bo pan Obama postanowił zamknąć więzienie w bazie Guantanamo. Otóż oczywiście to się nie mogło obyć bez pieniędzy, bo utrzymanie bazy kosztuje, ale likwidacja więzienia jeszcze więcej kosztuje, jak się okazuje. No i chodziło o głupią sumę 81 milionów dolarów i kongres to odmówił panu Obamie. To jest trochę dziwne, bo przecież w kongresie większość mają demokraci, czyli popierający pana Obamy. Ale o co tutaj chodziło? Chodziło o to, że Partia Demokratyczna chciała mieć jakieś pieniądze na jednak dalszą wojnę w Iraku i w Afganistanie. No i gdyby republikanie zagłosowali przeciwko, to część demokratów nie chciała głosować za jakimikolwiek funduszami na wojsko, taka partia pacyfistyczna. W związku z czym musieli mieć wsparcie republikanów, żeby ci zagłosowali za funduszami na wojnę. Oczywiście to jest zgodne z ideą republikanów, że tę wojnę w końcu prowadzili, no ale mogli zrobić demokratom jakieś świństwo i zagłosować nagle przeciwko. W związku z czym zawarto taki targ, że w zamian za to demokraci uniemożliwią likwidację bazy w Guantanamo, co z kolei nie chcieli republikanie, bo przeniesienie tych więźniów do Ameryki mogłoby ujawnić na przykład, że oni byli tam torturowani, prawda, ich prawa nie były przestrzegane i w ogóle był skandal. No i to oczywiście obarczyłoby administrację republikańską. W związku z czym taki targ został dobity. No i jak widać, wszystko dobrze się wiewa. Amerykanie uważają, że takie głupoty, to jak jest demokracja, no to tak po prostu musi być. Tego typu targi uczciwe, nieuczciwe są całkowicie w demokracji normalne. Jeżeli Państwo chcecie, żeby i u nas było tak zabawnie, to niech żyje demokracja.